za to, że byliście ludźmi, którzy nas mogli zabrać. Zawsze jest tak, jak sobie pomyślę o tych odchodzących, że oni są wyjątkowi, oni są niepowtarzalni. Historie naszych studentów wpisały się w nasze życie, w nasze historie i odwrotnie. Ci, którzy kończą nasze studia, zabierają część nauki uczelni, ale uczelnia to są ludzie, zabierają w sercach, pamięci nas wszystkich. Życzę, żeby byli uważni i żeby mieli czas. W życiu tak naprawdę długodystansowcy się sprawdzają. Sprinterzy najczęściej odpadają dość szybko. Ja życzę długiego dystansu. Dla mnie szczególnym momentem w czasie tej graduacji był moment w kościele, kiedy siedzieliśmy. I to, kiedy ksiądz dziekan powiedział, że no słuchajcie, to już jest koniec dla nas. I ja wiedziałem, że ja kończę studia, ale jakoś te słowa, kiedy on mówił, słuchajcie, wypływacie, czas się wziąć za dorosłe życie, no to było takie mocne, uderzające, że kurczę, rzeczywiście. Dla mnie najbardziej było wyjątkowe to, że byli ze mną najbliżsi mi ludzie, że byli przyjaciele. Rzucenie biletami. Tak jak w Stanach i ja zawsze o tym marzyłam. Bardzo się cieszę, że na papieskim udało się to wykonać. Warto było studiować, warto było przyjść. A poza tym, że naprawdę mogłam czegoś się nauczyć, to będę wspominać te przyjaźnie, które się zawiązały. Myślę, że dzisiaj wieczorem wszyscy się spotkamy i będziemy razem świętować to, że dostaliśmy te pamiątkowe dyplomy, no a potem będziemy czekać na obronę.